Słuchajcie, też wam pokażemy, bo jesteśmy akurat w sklepie, takie w miarę lokalny, sklep troszkę większy. Jak wyglądają ceny, bo wyroby lokalne, przede wszystkim cytrusy, to generalnie jest śmieszny koszt i są pyszne, pomimo że jest luty. Są naprawdę, myślę, że latem w Polsce nie ma tak dobrych cytrusów. Natomiast wyroby takie, które muszą być tutaj importowane na wyspę, kosztują już troszkę więcej. I zaraz pokażę wam jakieś parę przykładowych shotów, jak to wygląda. A i właśnie jeszcze jeden taki tip dla ludzi, którzy chcą tu przylecieć, trzeba mieć na uwadze, że jest inne złącze do gniazdek i potrzebne są takie adapterki. Tak to wygląda. Ma takie trzy bolce do naszego i raczej nie ma co się w to zaopatrzać w Polsce, bo tutaj kosztuje to gdzieś tam, o, jest nawet cena, 2 euro za taki adapteryk. Przyjechaliśmy akurat do sklepu, bo jedziemy jutro na ryby tutaj z Michałem, który mieszka tu bodajże już chyba 11 lat. Ma też w ogóle swój kanał na YouTubie. Natomiast szukamy czegoś pod dupę, będziemy łowić ze skał. I żeby nie dostać wilka, to coś takiego by się przydało, co można było względnie komfortowo siedzieć. Oreo, euro 69. Można w ogóle spotkać tutaj też polskie produkty. Ketchup. Nie ma jakiegoś takiego, no ale jest na przykład jakiś Hellmann's Classic. 2,69. Akurat tutaj 20 saszetek herbatki, specjalna oferta za euraska. Jakieś płatki, Nesquika, kawa, o, tu jest jakiś tam Chibo Gold 6,31, ale bardziej ciekawa jest cena takich właśnie w ziarnach. Tu macie kolejną mokatę, jaką mniej więcej podobne, 6,99, 6,99. No pomimo tego, że te produkty trzeba tutaj importować, to ceny są bardzo przystępne. No a do tego zobaczcie, że te półki są wypchane po same brzegi, naprawdę niczego totalnie nie brakuje. Dla nas nie jest to może też mega dużo, aczkolwiek tutaj tak. Średnia krajowa, tak? 1300 euro, no. 1300 euro. To już jest dobra taka, o, Red Bullek euro 23 i nie ma tak jak w Niemczech fantów, czyli jest tak samo jak w Polsce, czyli puszki we gdzieś tam do śmieci nie są zwrotne. No i zobaczcie, pomidory koktajlowe 3,85, to akurat tak normalnie, pomidorki euro 89, tutaj jakaś lepsza kategoria 2,79, no i mnóstwo cytrusów. Pomarańcze, nie chcę teraz tak chamsko nagrywać, bo mnóstwo ludzi tu się kręci, ale jakieś tam pomarańcze na sok, 69 eurocentów za kilogram. Pół kilo truskawek kosztuje około 5 euro, także jeśli chodzi o truskawki, to są naprawdę bardzo drogie w porównaniu z cytrusami. No i tutaj już słodycze, Snickers 75 eurocentów, M&M'sy 3,25, o, polski akcent, truskawkowa. Dobra, idziemy jeszcze na to, co najbardziej nas pewnie interesuje, czyli jakiś tam trunek wieczorowy. I tutaj już alkohole, patrzcie, na przykład Red Label w promocji, litr za 15 euro. Chivas to już taki odrobinę lepszy, 26 euro. Jack Daniels 07, no 17,89. Słuchajcie, jesteśmy teraz właśnie o takich małych zakupach na te jutrzejsze ryby nasze. Wzięliśmy tam jakieś parę 7 Daysów, jakąś kawę w puszce, żeby już jutro rano nie kombinować. Taka w miarę mała reklamówka, jakieś tam masło, ser, szynka, mokata w puszce, jakieś pićko, o. Tak. Za wszystkie te zakupy wyszło 15 euro, więc w sumie tak całkiem normalnie, wydaje mi się. Chyba są porównywalnie do zakupów w Polsce. No teraz, kurczę, przy... Kupując kilka pierdółek też płacę po 50-50 zł. Czasami jestem w szoku. No. Za co? No. Za co tak naprawdę? Tak? Korzystając z tego, że idziemy, to napomknę tak szybko o kosztach tej naszej podróży tutaj. Nie mówię o takich kosztach już życia tutaj na miejscu, ale takie suche fakty, bo chcę pokazać też wam zaraz nasze mieszkanie. Mieszkamy sobie w takim małym bloczku. Jesteśmy akurat teraz od podwórza, ale z tamtej strony już mamy widok na główną, powiedzmy, taką ulicę. A tam, o, jest już ta główna promenada, po której szliśmy przed chwilą. No i słuchajcie, kosztowało nas to tak. Opłaca się przede wszystkim rozmawiać tutaj z ludźmi, bo są bardzo mili i serdeczni. No i na przykład apartament, który wynajęliśmy na ponad 2 tygodnie, normalnie kosztował 1250 euro. No a pani, z racji tego, że tutaj no, jest luty i za dużo się nie dzieje, to zrobiła nam ten apartament za 850 euro, więc tyle kosztuje ten apartament. Możecie powiedzieć, że może dużo, natomiast ten apartament jest 8-osobowy. Nie ma w ogóle kluczy. W naszym przypadku na przykład nie ma w ogóle kluczy do chaty, są tylko takie pinpady. I jest to całkiem spoko rozwiązanie, dlatego że po baletach nie trzeba się wymieniać kluczami. Ogólnie jest bardzo słaba... jakość wykonania. Tak, no i, znaczy wszystko jest ładne, jest schludne i tak dalej, ale jakość wykonania jest mega słaba i oni w ogóle nie patrzą na to, jak to jest wykonane. Pokażę wam jakieś takich parę przykładów. Na przykład zobaczcie to. O.
gdzie to jest nowy budynek. Tylko musimy wziąć pod uwagę też tak, to, że to ma zarabiać, więc zapewne remont był przeprowadzany bardzo szybko po to, żeby jak najszybciej mogli tutaj zacząć wynajmować. Aczkolwiek po rozmowie z Michałem również potwierdził nam to samo, że czy to jest prywatne, czy pod wynajem, po prostu chłopaki tutaj totalnie nie zwracają uwagi na jakość. Ma się żyć tutaj tak bezstrosko, spokojnie. No i tak wyglądają na przykład kąty. Wrocławski. Ściana płynie. Nie jest to coś takiego, co przeszkadza w życiu i w mieszkaniu tutaj, natomiast no u nas w Polsce, czy tam w Niemczech, czy gdzieś w krajach ościennych, u nas w Niemczech. To takie tematy nie mają szans, żeby przeszły. Tak samo dodatkowo kolejny aspekt to słaba ergonomia strasznie jest tego. W Polsce jest wykorzystywany każdy centymetr, jak gdzieś idzie wpieprzyć jakiś haczyk, żeby coś powiesić, to ten haczyk tam jest. Jak jest kawałek w Nike, to ktoś tam zrobi szafę. I zawsze jest tak, że każdy centymetr, każdy metr kwadratowy jest mega wykorzystany. No tu generalnie mają na to wywalone. Co jest śmieszne, inaczej liczą pokoje, bo w Polsce zawsze duży pokój, czyli coś takiego jak siedzę teraz tutaj, jest już liczone jako jeden pokój. A tutaj jest zawsze salon plus liczba pokoi, więc jak macie tutaj mieszkanie trzypokojowe, to tak jakbyście w Polsce mieli czteropokojowe. I teraz dobra, szybki house tour. Tutaj jest wejście, tu od razu mamy taką kuchnię. Kuchnia spoko, całkiem nowa. I teraz przechodząc dalej, tak? Dla co ty? No, zobacz. Flagi ukraińskie wywieszone. No, też ciekawa sprawa. Mamy akurat marsz, który ma za zadanie gdzieś tam wsparcie dla Ukrainy przeprowadzić. Także zobaczcie, nawet tutaj parę tysięcy kilometrów dalej też próbują wspierać jak mogą. A jak już tu jesteśmy, to od razu pokażę wam widok z balkonu. Tutaj jakby w lewo skręcając mamy już tą promenadę. Akurat dzisiaj jakieś takie wyjątkowo duże korki. I teraz zobaczcie, nie dość, że to mieszkanie jest 8-osobowe, to Adi, pokaż może jak duży jest ten. Można tam tańczyć? Można tańczyć, słuchajcie, generalnie ja bym to zaadaptował na kolejne dwa pomieszczenia. Z racji tego, że mamy tutaj taki fajny przebieg, pranie, które wywiesiłem 2-3 godziny temu, jest już prawie suche. Wypaść. No i generalnie tak wygląda nasz taras. Jest zarybiście duży. Tutaj jest od razu jakby jeden pokój. Tutaj jest ten duży pokój. Jest kuchnia. I w ogóle tutaj nie ma takiego... jest Adi. I nie ma tutaj w ogóle takiego dużego stołu do jedzenia. Stół jest tutaj, więc te 8 osób bez problemu się tu zmieści. Natomiast no widać, że chyba zima im tu jest nigdy nie straszna, bo kto normalny robi tylko stół na balkonie, nie? Wszędzie ogrzewają się i chłodzą klimatyzacjami inwentarowymi, więc nie ma tu w ogóle grzejników, ogrzewania podłogowego. I tutaj jest drugi taki mały pokój, gdzie są dwie osoby. Tutaj jest pierwsza łazienka. To jest w ogóle jakiś debilizm. Nie wiem, kto to zaprojektował. On zobaczy na przykład tu kolejna kwestia wykonania. Nie wiem, kto to zaprojektował, ale szyba ma jakiś, nie wiem, 45-50 cm długości. I ogólnie jak się bierze prysznic, to jest wszędzie woda, tylko nie w odpływie. Adi, można do twojego pokoju? No, tu jest Adisiowy pokój. No i tutaj też kolejna klimka. I widzicie, to jest to, o czym... A, no tak, szafa jest sprytnie skitrana, co prawda we wnęce. Natomiast to, o czym mówiłem, no nie uświadczymy tu żadnych szafek, nic kompletnie. No z tego, co oglądałem inne apartamenty, no to one wyglądają dokładnie tak samo, że takich rzeczy po prostu nie ma. I tutaj jest jeszcze jeden pokój, gdzie akurat pan youtuber mieszka. I tu akurat ogarniamy sobie cały sprzęt, ładujemy. Tutaj też jest duża szafa, o, tam też chłopakom coś się opadło. Szafy spoko, fajnie są porobione. Tutaj mamy więcej sprzętu. Wszystko tu żeśmy przetargali do tego nagrywania. I tu akurat mam taki plus, że mam jeszcze drugą swoją łazienkę, która jest co prawda mikro, też z małą szybą. Ręcznik stanowi swego rodzaju barierę przeciwwodną. No ale wszystko jest fajnie wykończone, jest też wyjście na ten duży taras. I tak to wygląda, czyli mamy dwie osoby, kolejne dwie osoby i dwie osoby. A wzięliśmy taki duży apartament, bo przez pierwszy tydzień mieszkał tutaj z nami nasz znajomy Duki. Przyjedzie tu jeszcze moja rodzina, przyjedzie Kamilka. No i od razu stwierdziliśmy, że opłaca nam się wziąć taki większy apartament, żeby sobie troszkę poprawić komfort życia tutaj, bo często te apartamenty, no oni najmniej na co zwracają uwagę, to na to, jak mieszkają. Najbardziej zwracają uwagę na samochody, to jest ciekawe. I postaram się też parę złapać. Generalnie wrzucę teraz tutaj zdjęcie, pojawi się, jak ja będę mówił. Tutaj jest chyba taka zasada, że jak masz Jeepa, to im szersze koła masz, im szerzej są rozstawione, im większy dystans doczłapiesz, tym lepszym graczem jesteś na wyspie. Bo to, co się tutaj dzieje z tymi szerokimi
białkimi kołami, to jest jakaś masakra, nie? W Polsce już dawno byłby za to zabrany dowód, a tutaj chłopaki normalnie sobie tak śmigają i mówię, chyba kto jest większym szefem, ten ma szerzej koła i tak to wygląda. Lecimy na szamkę. Mamy tutaj akurat taką lokalną knajpę włoską, w której serwują zarypistą pizzę. Jest też bardzo dużo knajp z lokalnym jedzeniem i te lokalne jedzenie też jest bardzo dobre, tylko bardzo mocno oni tu stawiają na mięsa i dodatkowo takie standardowe mięsa, czyli nie uświadczymy tutaj za dużo przypraw, ale wszystko jest grillowane, mięso też jest bardzo dobre. Myślę, że to też są jakieś takie lokalne wyroby. Myślę, że mięso nie jest tu importowane, chociaż nie wiem, akurat to musiałem sprawdzić, ale jest bardzo dobre, tylko takie trochę jałowe. No my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do dużej ilości przypraw i do takich bogatych smaków przypraw. Tutaj tego nie ma, wszystko jest takie standardowe. Słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj na ryby z Michałem. No i co? Co widzimy na rybach? Syf, nie? Strasznie, tak. Opie, jak tak można, ty? Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w docelowej miejscówce i jest z nami Michał z kanału Mój Cypr. Akurat ogarnia tutaj wędki. Z tego, co już zauważyłem, to Michał szykuje dwie wędki gruntowe, tak? Taki ciężki, bardzo ciężki grunt. Okej. Okay. A na haczyk co zakładamy? Bo w Polsce to zazwyczaj jakiś idzie taki duży robal czerwony. O. No tutaj akurat kupiłem dwie sardynki, znaczy duże sardynki, więc świeże. Więc musiałem tutaj połówkę zrobić. Ale tu są poważne ryby, więc mniejsze przynęty po prostu. W samym kanale będziemy łowić, no nazwijmy to na spławik, ale to nie będzie do końca spławik, to taki ni to grunt, ni to spławik. A jeśli chodzi o już o morze, o grunt, to ciężarek 120 i będziemy ciapać. Jesteśmy dzisiaj na rybach razem z Michałem, dzięki jego uprzejmości zabrał nas. Co ciekawe, Michał właśnie prowadzi na YouTubie taki kanał o tematyce Cypru. Co ciekawe, nazywa się Mój Cypr, więc zachęcam was serdecznie do tego, żebyście odwiedzili jego kanał. Na przykład ja przed podróżą tutaj bardzo dużo wiedzy czerpałem z kanału Michała, więc polecam każdemu, kto chce się tu wybrać. No i jak już jesteśmy i mamy okazję porozmawiać, no to chciałbym, Michał, jakby troszkę skonfrontować moją wiedzę i jakby te rzeczy, które już zauważyłem. I pierwsze, co mi bardzo rzuciło się w oczy, z czym miałem mega to, że Cypryjczycy są mega mili. W porównaniu do narodu polskiego jednak są dużo bardziej pomocni, to dużo bardziej otwarci. Oni generalnie są mili. Generalnie są mili. To są ludzie, którzy zawsze pomogą. Mhm. Z jednej strony to jest fajne, to oczywiście tak, ale z drugiej strony jak się tu mieszka, to się z nimi jest bardzo ciężko zaprzyjaźnić. Oni są hermetyczni. Czyli bardzo szczelne środowisko, do którego ciężko tak, wejść. To jest relatywnie mała wyspa z małą populacją. Oni trzymają się razem, najlepiej się czują w swoim towarzystwie. Okay. I mają takie chyba swoje problemy dla większości z nas. Też nieciekawe i hermetyczne, więc... Okay. Więc, ale generalnie, jeśli chodzi o tak, o styczność z nimi, absolutnie tak, bardzo rodzinni. Znaczy takie plusy, które może nie wszędzie się na świecie obserwuje. Coś się stanie, pomogą. Nie piją. No nie! Nie piją alkoholu, w ogóle. A to ciekawe, to nie to co... Znajomi twierdzą, że podobno jak jest jakiś mecz, to tam potrafią gdzieś tam w domu szklaneczkę whisky, ale generalnie nie. Generalnie, okay. Oni kawę piją. No, kawa akurat właśnie też specyficzny sposób picia, bo my zawsze tutaj jakby czerpiąc z naszej kultury przyjeżdżamy, no to jakiś tam cappuccino, flat white, a oni tu piją kawę cypryjską. Znaczy to jest... Tak przynajmniej raz usłyszeliśmy. Cyprus Coffee to jest coś podobnego jak w rondelku turecka kawa. Okay. Z tym, że jeśli chcecie przyjemność zrobić zamawiając Cyprus Coffee, to bez cukru. No właśnie, miałem raz okazję pić, pani zapytała, czy posłodzić. Broń Boże, Znaczy, no oczywiście, jeśli chcecie, to sobie słodzić, ale generalnie Cypryjczycy nie... Zresztą oni rzadko piją tą kawę, notabene. Na ogół tam latte z kawę jakąś taką... Ja nawet nie wiem, jak to nazwać. No, rozpuszczalna kawa rozbełtana tam z wodą, z mlekiem, z lodem. No. Okay. I oni kupują ten kubek, siadają mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami i piją. Dobra. I piją, plotkują, piją. No to oczywiście tak długo, aż nie zaczyna się pora na następną kawę. Właśnie, co też jest jeszcze, żeby zakończyć tu historię o tej kawie, to na przykład ja dostałem tą kawę podaną tak, że była kawa, osobno była szklaneczka z wodą i tą kawkę się zapijało. No ale to tradycyjnie. Czyli zwłaszcza do mocnej kawy szklaneczka z wodą zawsze jest. Okej, rozumiem. Dobra, to teraz kolejna kwestia. Może rozwiejesz jakiś
jakieś takie nasze wątpliwości i doinformujesz nas, dlaczego tutaj te auta terenowe mają tak szeroko rozstawione koła? Czy to jest taka moda? Jak... Moda, absolutnie moda. Znaczy inaczej, że ja tak znaczy, faktycznie tutaj, jeśli ktoś, nie wiem, ma gospodarstwo gdzieś tam w górach, jedzie jakąś tam, musi jeździć jakimiś tutaj drogami, no ale... Czy standardowe samochody są obliczone, te terenowe, no, takie, żeby sobie radzić, żeby w takich radzić, więc nie, to jest pan. Okay, to jest czyli... pan, to uzasadnienia logicznego nie ma żadnego. Dobra, czyli tak u nas w Polsce głośny wydech to jest szał, tak tutaj szerokie koła to też jest pan. Dobra. Jedno, co mnie bardzo zastanawia z kwestii takich gospodarczych, no to też właśnie gdzieś tam w jednym ze swoich akurat znowu odcinków wspominałeś, że oni tu zarabiają relatywnie mało, tak? Czyli powiedzmy, że to są granice rzędu gdzieś tam 800 do 1300 zł. No w hotelu, euro, w hotelach przeciętny urzędnik 800, no 1000 to już jest nieźle. Tutaj jakiś kierownik, nie wiem, w banku załóżmy no 1500. Tu policja tylko dobrze zarabia. No właśnie, to też już słyszałem. Policja to tam 2-2,5 tysiąca. W związku z powyższym oni bardzo tą pracę szanują. Znaczy nie biorą nic w łapę. Uprzedzam, no nie, no jak was zatrzymają, nie proponujcie. Od razu wylądujecie w sądzie i będą duże nieprzyjemności. To nie jest Polska, ani jakiś taki dziwny kraj, więc absolutnie nie. Tu jak mi policjant nie zatrzymuje, nie dyskutować, przyjąć mandat, trudno, do widzenia. Podziękować, tak, nauczka na przyszłość i tyle. Nie ma chyba w ogóle radarów stojących. Podobno zakupili kilka w tym roku i gdzieś tam będą stawiali, ale generalnie tu jest tak, że tutaj stoją policjanci z suszarkami. Tak. Rozumiemy, co to jest suszarka. Dokładnie, tak? No to też spotkaliśmy się. Stoją z suszarkami na ogół w dosyć określonych miejscach, że jak dużo jeździsz, to mniej więcej wiesz, gdzie oni stoją. Do tego, żeby oni stali, muszą być spełnione pewne warunki. Mianowicie, no nie może oczywiście deszcz padać. Jeśli jest słoneczna pogoda, musi być cień. I niedaleko muszą kawę sprzedawać. I oni sobie stoją, tam strzelą kilka mandatów i to nie jest tak, że on jak w Polsce, że staną tam, ładują ten mandat. Nie, to on tam normę wyrobi, nie załóżmy. 5 mandatów, jadą na kawę. I spokój. Czyli radarów stacjonarnych de facto w tej chwili tutaj nie ma. Na autostradach, no są oczywiście ograniczenia szybkości, ale jako przykład autostradę podam, tak? Dobra. Jest to ograniczenie 100 do 100 km. Wszyscy jadą tak do 120 mniej więcej. Jeśli nawet z radarem ktoś stoi, to do 120 nie zatrzymuje, nie męczy. Powyżej 120 już męczy i to nie są tanie przyjemności. No tak, też z tego co czytałem, to tutaj kwota mandatu rośnie proporcjonalnie, czyli im więcej przekroczysz prędkość, tym więcej pieniędzy ci przykładają za tą samą jakby prędkość, jak to wytłumaczyć dokładnie. Znaczy to jest tak, proporcjonalnie do szybkości. Plus powyżej jakiejś tam szybkości można do sądu trafić i wtedy to już jest grubsze są sumy. Tu już a propos radarów, to ja wspomnę, ponieważ jak państwo podróżujecie, to też często gościcie na tych terenach okupowanych tureckich, czyli no, nazwijmy to w skrócie Północny Cypr, prawda? Tam z kolei bardzo rzadko stoją z suszarkami, to w ogóle sporadyczne, za to jest dużo radarów, one są oznaczone i wszystkie działają. Czyli tam faktycznie jak jest radar, jest ograniczenie, noga z gazu, jechać ile Pan Bóg przykaże. Dobra, bo też jeszcze dopowiem ze swojej strony, że tyle co tu już podróżujemy po tym Cyprze, to raz spotkaliśmy się z czymś takim, że stał koło autostrady przy zjeździe bus z tyłu miał otwartą klapę i w środku stał radar, który strzelał normalnie z fleszem. No to już takie bardzo, bardzo sporadyczne, a ja jeszcze kilka lat tu mieszkam, z tym się nie spotkałem, ale to widocznie może ta nowinka. Może to ta nowinka. I właśnie jeszcze, żeby też zakończyć ten temat, który rozpocząłem z tą gospodarką, no to jak patrzymy sobie na ceny nieruchomości, to wcale one nie są takie niskie, bo dzisiaj akurat jechaliśmy i w nowym budownictwie trzypokojowe w Limassol, trzypokojowy apartament. Są duże różnice, kochani. Limassol jest najdroższym miastem. I różnica cen może być spora. No na przykład najtańsza jest rejon Ayanapy, Paralimni, czyli umówmy się, że Cypr jest podzielony na dystrykty, po polsku województwa. Tam jest, mimo że miasto Famagusta jest po stronie tureckiej, no północnego Cypru, tak? To tamten dystrykt obejmujący Ayanapę, Protaras, no to jest właśnie taki kurort na tamtym wybrzeżu, Paralimni nazywa się dystryktem Famagusta. I tam jest no 1/3 co najmniej
przynajmniej taniej niż w Limassol, może więcej. Paphos już jest troszkę tańszy niż Limassol. No w Limassol ceny Rosjanie napompowali. Dobra, okej, rozumiem. No ale nawet... No ile? Powiedz, tam było tak, 195 tysięcy euro i domyślam się, że to jest jakiś stan deweloperski, tak? Znaczy przez stan deweloperski to my tu rozumiemy tak, że są łazienki zrobione pod klucz. Okej. Okay. Posadzki pod klucz. Okej. Okay. No chyba, że człowiek... I białe ściany. Białe ściany, elektryczność, instalacja jest, czyli biały montaż jest. I stoją meble kuchenne ze zlewozmywakiem, ale bez wyposażenia. A, okay. Jest instalacja do klimatyzatorów podprowadzona, nie ma klimatyzatory, trzeba kupić sobie. Okej, okay. No właśnie, bo tutaj też... I to jest stan deweloperski. No to jest dużo bogatszy stan deweloperski niż jest spotykany u nas, bo tak naprawdę wchodzi w grę powieszenie klimatyzatorów i zrobienie... No lodówki, i... wstawienie lodówki, no, tak, no mebli. No i mebli. No tak. No tak, ale no tak, to w Polsce tak. To jest praktycznie nazywane stanem pod klucz, prawie że. No. Z niedużymi jakimiś tam różnicami. Znaczy oczywiście tutaj no inaczej. Cena też zależy od tego, kiedy ty to kupujesz. Bo jeśli ty idziesz do dewelopera i on mówi, no wie pan, ja mam tu gotowe mieszkanie, albo za chwilę będzie gotowe, to jest jedna cena. Ale jeśli on ci pokazuje, słuchaj, my za półtora roku zaczynamy tu budować apartament, to jest. Chcesz tutaj apartament? To wtedy można dyskutować o cenach w dół. Czyli okay. Te mieszkanie, co prawda na nie poczekasz te półtora roku, tak? Mm-hmm. Czy dwa lata, ale będzie kosztowało ze 30% mniej. Okay. Więc nieraz, jak się nie śpieszy, opłaca się w ten sposób z deweloperem rozmawiać. Wtedy oczywiście można sobie i wyposażenie zamówić pod standard, okay. Że nie chcecie takich kafelków, to takie kafelki. No, tu można kombinować. Dobra. Ale generalnie no, proponuję nie wydawać pieniędzy na Limassol, który jest, mówię, drogi no. Dla mnie jest absolutnie nieciekawy. Zapraszam do Paphos. To jest najfajniejsze na całej wyspie. No, my tak tyle co podróżujemy, to te Paphos na razie też nam bardzo sprzyja, bo właśnie dążę cały czas do tego, że nawet jeżeli powiedzmy, okej, okay, to jeżeli wybraliśmy teraz trochę droższe mieszkanie za te 190 tysięcy no. euro, no to powiedzmy, że jakieś przeciętne mieszkanie takie, gdzie można odchować dzieci i żyć jakoś normalnie, niech to będzie koszt rzędu 100 tysięcy euro, dobrze no mówię? Nie, no trzy, ilu pokojowe tam no, było? No tam było trzy pokojowe akurat, czyli to jest czyli nasze dwie sypialnie, czteropokojowe. A, trzy sypialnie. Tak. No trochę będzie tanie, ale tak dużo nie. Aha, czyli to nawet nie będzie koszt rzędu 100 tysięcy, będzie nie, troszkę więcej. Nie przypuszczam, żeby zejść. Okej. Okay. W nowym, mówimy o nowym. No mówimy o nowym budownictwie. Pamiętajcie o jednym, no, i ty pamiętaj, tu jest ziemia horrendalnie droga. No, więc tak. Jeśli tutaj dom ma 200 metrów, mhm. Znaczy dom wolnostojący ma 200 metrów, to jest okej. Okay. Jeśli ma 400, to jest całkiem spory plas, a jakby miał 1000, to ty jesteś obszarnikiem. Czyli ziemia dużo... jest horrendalnie droga, to idzie w setki, nie duże place idą w setki tysięcy, mówię o euro, miliony, okay. W zależności od miejsca. To w jaki sposób tutaj się finansuje zakup takich nieruchomości? Bo obstałem, że kredyty hipoteczne, tak? Tylko dają banki Polakom. Szybko licząc, 120, nawet 120 tysięcy euro podzielone gdzieś tam na 10 lat, to sam kapitał do spłaty to jest 1000 znaczy, euro dają miesięcznie. Tak jak polskie banki, czyli z tym, że oczywiście tutaj wtedy, jeśli człowiek jest Polakiem, to chyba ten pierwszy wkład jest około 30%, czyli oni do 70% ci sfinansują. I uznają polskie dochody. Tak, uznają. Tak, przedstawiasz tak jak w Polsce normalnie, okay. Wiesz, zdolność kredytową itd. Okay. I można uzyskać. No tylko jak w kwestii, czy Cypryjczycy, powiedzmy tacy, którzy tu faktycznie mieszkają, żyją, zarabiają te 1000 euro miesięcznie, to czy ich stać na takie kredyty? Oni na samochody biorą kredyty, bo samochodem się trzeba, można się popisać, tu się wszyscy przed sobą samochodami popisują. Nawet Cypryjczycy, okay. Jeśli mają domy, nawet nowe domy, to mieszkają dosyć siermierzy. Mhm. Dywan na przykład na podłodze, to tu jest fanatyczny. To jest fanaberia. Tutaj dywany to tu miewają najbogatsi ludzie w domach. Także w domach oni dosyć bardzo, znaczy nawet bardzo, ja bym jak na polskie warunki, to bardzo skromnie mieszkają. Mieszkają na kupie, więc ten, wiesz, jak mieszka duża rodzina, no to wiadomo, ten zarobi 600, tam 1000, ktoś 1200, okay. Razem czyli... się uzbiera i mieszka dziadek, babcia, czyli mama. Nie jest to tak jak w Polsce, że przychodzi ten wiek gdzieś tam 24-25 lat i młodzież dąży do tego, żeby kupić jakieś swoje mieszkanie i się wyprowadzić. Niczego nie dąży za bardzo, więc aha. Wiesz... No, więc... Czyli żyją sobie bardziej tak, w tym mieszkaniu. Koledzy, jest... kawa... Okay. Czyli powiedzmy, że jest jedno mieszkanie, które przychodzi z pokolenia na pokolenie i tak cały jak czas interesy tam się tutaj. Obraca. Tak jak okay. Interesy, bo tu nie, często spotykam się z tym, że państwo są zachwyceni, knajpę prowadzi rodzina. Mhm. I rzekomo dlatego, a jeszcze pokoleniowo i dlatego na przykład ta knajpa rzekomo ma być dobra. Proszę państwa, tu wszystkie interesy prowadzą rodzinę. Tu nawet jeśli pojedzie syn, skończy na Cambridge, to i tak wróci i będzie prowadził knajpę.
To jest w 90% wypadków. Tu rzadko się zdarzają tacy bardzo światli Cypryjczycy. My tam poznaliśmy kilka takich osób, gdzie na przykład jadą do, no teraz to jest niemodny temat, bo to Rosja, ale jadą do Rosji, tam kończą studia medyczne. Oczywiście rodzina inwestuje w to. I tutaj później faktycznie do takich lekarzy są kolejki. Bo miejscowi łapi duchy, to tu nie ma za dobrych szkół miejscowych, więc tu raczej to miejscowych lekarzy się omija szerokim łukiem. Ale jeśli Cypryjczyk skończył szkołę, no nie wiem, w Anglii, w Rosji, to bardzo tutaj rosyjskie wykształcenie medyczne jest cenione, to faktycznie to są dobrzy specjaliści. Okej. Okay. Jeszcze co taką, taką jedną z ostatnich ciekawostek, co zauważyłem, to na przykład mieszkamy w Pafos przy praktycznie samym centrum handlowym i tam często gdzieś wyskoczymy na zakupy, czy sobie na jakiś tam jogurcik do knajpki. To w tygodniu świeci pustkami, a sobota, niedziela nie idzie przejść przez to centrum handlowe. I czy no to bo jest oni kwestia... mają, to znaczy oni mają, oni wychodzą, znaczy tak, przez tydzień to chodzą staruszkowie angielscy, rezydenci. Okay. Tu jest w Pafos, bardzo Pafos jest uważany za taki no, angielską enklawę. Z tym, że też można tu podzielić w Pafos bogatsi emeryci angielscy, na przykład tam w Paralimnie, w okolicach ubożsi emeryci angielscy. Okay. A Cypryjczycy generalnie tak na obiady rodzinne, niedziela. Okej. Okay. Czyli bardziej jest to kwestia, wychodzą bo zastanawiało wtedy... mnie, czy to jest kwestia kultury, że oni po prostu tylko weekendowo tak wyskakują na jakieś zakupy, czy nie, to bardziej to kwestia jest... ekonomii, że oni bardzo mają pieniądze na to, żeby sobie pozwolić i tam... Ekonomii i jakiejś takiej tradycji. No, okay. No tutaj do knajp faktycznie w niedzielę to całe rodziny tam z dziećmi, z dziadkami łażą, także głównie niedziela. Pewnie młodzież, jest, jak widać zresztą, już do młodzieży nie zaliczam, ale no są takie prawda, knajpy modne, gdzie no faktycznie gdzieś tam w soboty ta młodzież czy młodsi mogą tam, prawda, tłumnie chodzić. Ale generalnie to tak, sobota, niedziela to są spacery, to jest chodzenie. Okej, no właśnie cały czas zastanawia mnie jedno, czyli jakby tyle, co się już tutaj rozeznaliśmy w tej gospodarce, bo to jest jakby aspekt, który tutaj nas oprócz turystyki też mocno interesuje, to wszystko jest droższe ze względu na to, że musi być tutaj ściągane. Nieprawda. Nawet... To nie jest, to jest taki powód, wiesz, nie mówię o wyrobach lokalnych. To nie o tym. Słuchaj, to jest legenda. To jest legenda na, nie wiem, na nasze potrzeby zagraniczne. Do Polski też większość towarów trzeba dowieźć. No tak, ale więc... na przykład takie kluczowe nie, w życiu tutaj człowieka, Cypryjczyk, jak prowadzi interes i nie ma przebicia 200%, 300%, 400%, to znaczy, że to nie jest interes. W związku z powyższym są tu horrendalne marże poszczególnych. Towar dociera za jakąś tam cenę, po czym kolejny jeden dokłada swoje 100%, drugi swoje 100%. Więcej interesy, zwłaszcza te w tych wypoczynkowych miejscowościach, tak to nazwijmy, albo w Limassol te drogie sklepy, które one są obliczone na ruski, który przychodzi lekką ręką, tak jak lekko mu się kradło u siebie, to tu lekko też wydaje. Więc ceny faktycznie odbiegają bardzo nawet od ich możliwości finansowych, bo w ten sposób. Okay. No to też właśnie teraz jestem przekonany, że to jest fajne zagranie, bo tak jak rozmawiamy, staramy się zawsze rozmawiać z lokalnymi przedsiębiorcami, to przedsiębiorcy zawsze twierdzą, że właśnie rosyjski klient jest tutaj najlepszy, a pomimo tego akurat wczoraj odbywał się w Pafos strajk przeciwko tej wojnie między Rosją a Ukrainą. Znaczy, kochani, i widniały transparenty mówiące o tym, żeby zamknąć przestrzeń powietrzną Cypru dla ruskich, znaczy, gdzie tak no już, naprawdę ale w tej chwili to już z Rosji tutaj dolecieć będzie problem. Nie, to na pewno. No natomiast... to już bez zamykania przestrzeni powietrznej. Znaczy, przede wszystkim tak, jedno trzeba powiedzieć. Główni odbiorcy tutaj nieruchomości, zwłaszcza tych drogi, to faktycznie to są tak. Rosjanie, Chińczycy, powoli się pojawiają Wietnamczycy, mądrzejsi z Libanu itd. Okay. Arabia jakaś saudyjska czy nie, to tak, ale generalnie Rosjanie. Jeśli ktoś tutaj idzie i nie wiem, jakiś kupuje ciuch, który w Europie kosztuje, nie wiem, załóżmy markowy jakiś tam, no, 300 euro, to tu ten ciuch będzie kosztował 500 euro. No więc nikt normalny tego nie kupi, ale Rosjanin pójdzie no tak. I kupi. No i to to jest to ustawione. Okay. No. Czyli tak to tutaj funkcjonuje. Rosjanie mieszkają w Limassol w głównej mierze, tak? To jest uważane za takie rosyjskie miasto i tam są ceny z powietrza, to mówiliśmy o nieruchomościach. Tak, no to tam stąd też jest to pewnie napompowane. To po prostu... Okej, okay, no to co, ja myślę, że już więcej w sumie mi nic nie przychodzi, chyba że ty masz jeszcze coś do powiedzenia takiego ciekawego, z jakichś ciekawostek, co odróżnia na przykład mocno tą wyspę od... Bo długo też mieszkałeś w Polsce, a mieszkasz już od 4 lat tutaj. No długo, no całe życie mieszkałem w Polsce, oprócz studiów, 6 lat poza Polską.
Jeżdżąc po świecie mogę jedno powiedzieć, bo w dzisiejszych czasach to jest istotne. Jest to absolutnie bezpiecznie. Tu wszędzie państwo płacicie kartą. Tu nawet jedno euro przyjmą kartą bez krzywienia się. To też zauważyliśmy. Tutaj nie doliczą, tak jak we Włoszech, czy może w Hiszpanii, nie doliczą w knajpie rozmiaru obuwia i dodatkowo jeszcze obwód głowy. Tu dostajecie wszędzie rachunek. Tu was na ulicy nikt torebki nie wyrwie, nie okradnie. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Tu możecie sobie chodzić i w nocy, w dzień, nic się absolutnie nie dzieje. Niektórzy mówią, no dobra, ale tam północny Cypr okupowany, no Turcy, proszę państwa. No jedni z drugimi się nie lubią, no ale to... A o Polakach co my powiemy? A my się z Ukraińcami... Przedtem tam jakieś... Wypominamy sobie rzeczy, które się wydarzyły za życia naszych dziadków, tak? I to młodzież często wypomina, która absolutnie nie ma pojęcia, o czym mówi. Ale tu z drugiej strony tak, tu stacjonuje wojsko brytyjskie. Cypr nie ma w ogóle swojego. A też, ale no tutaj tu są dwa olbrzymie garnizony Cypryjczyków. Jest wojsko ONZ. Kto tu kogo, ja mówię a propos tych ludzi, którzy tam mówią, że może tam Cypr północny, tego. Tu nikt nikogo nie będzie napadał, tu jest absolutnie bezpiecznie. No to ode mnie to tylko, ja zachęcam, ale i pogoda jest fajna. No pogoda tak, no to już zauważyliśmy. Jest teraz, dzisiaj jest 28 lutego i mamy, nie wiem, ile, 20 będzie? No wiaterek teraz tam tu trochę dmucha. Ale siedzimy na pośrodku morza, na Cypru, to też jest inna kwestia. Natomiast pogoda jest tutaj moim zdaniem wyśmienita, no chociaż ta zima jest, żeby odsapnąć, bo latem pewnie jest tutaj... No tak, ale to jest, wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że tak, jeśli jest słońce, to przed słońcem ja się mogę schować. No tak. A jak nie ma słońca, tak jak w Polsce, to gdzie ja go znajdę? Brzmi mądrze. To gdzie ja go znajdę? Więc ja wolę, jak jest słońce i jest gorąco. I się lepiej przed nim chować, niż go szukać. No dokładnie, jest. Są baseny, jest morze. I co śmieszne, nawet na narty można pojechać. I można na narty, tak. To jest w ogóle taki fenomen. Bardzo taki tutaj ekstrawagancki sport, ale tutaj na przykład z miast w zimie, jak jest śnieg w górach Troodos, Olimp to jest najwyższy szczyt, no 2000 metrów. To wymiata miasta, wszyscy jadą śnieg oglądać. No śmieszna sytuacja, że można Milicja ruchem kieruje, przepuszcza po prostu tłumy. Masakra. No śmieszna sytuacja, że można rano wejść sobie, powiedzmy, do wody, która ma, nie wiem, ile będzie miała wtedy, może będzie miało z 17 stopni? No w tej chwili pewnie będzie miało z 16, myślę, że... z 15. Oj, może być już cieplej. Nie, jeszcze nie. Ale... Bo z tego, co patrzyłem, to Anglicy średnia amplituda... Anglicy w Pafos praktycznie kąpią się przez cały rok. No tak. I mogą się do samochodu i pojechać na narty. I mogą pojechać tak, na narty. No, bardzo charakterystyczne. Nie znam chyba drugiego miejsca takiego, gdzie można. Na pewno są, ale tak nie przychodzi mi do głowy. To jest mimo wszystko, to jest Unia Europejska. Dokładnie. Tak? I to jest wciąż Europa. To jest Azja. Schengen. Nie, to jest Azja. Cypr jest jedynym państwem europejskim, który leży w Azji. Okay. On do Azji należy. Tego nie wiedziałem. W Schengen nie jesteśmy oczywiście, ale jesteśmy, my, Cypr, w Unii Europejskiej. Tak. No można tu przylecieć na dowód osobisty, więc... Tak, dokładnie tak. To jakby, proste. No przejście też zero praktycznie problemów. Proszę państwa, a propos przejścia, bo ja od kiedy był COVID, ja na północ nie jeździłem. Pojechaliśmy z żoną przedwczoraj. No oczywiście przygotowaliśmy się, testy tam na COVID. Nikt się nas nie spytał. Przede wszystkim z dużym obrzydzeniem Cypryjczycy oglądali nasz dowód osobisty. Popatrzyli jechać. Nic nie chcieli. Ani w tą, ani z powrotem. Żadnych testów na COVID, żeby im pokazywać. Absolutnie. Mimo, że teoretycznie jest taki wymóg. Jak przekraczaliśmy już u Turków, no to tam zawsze sprawdzają, czy jest wykupione ubezpieczenie na samochód. No dokumenty oni tam spisują, prawda? Ale też się nikt nie spytał o tym COVID-owe te historie. Czyli bardziej kwestia straszaka. Pełna fikcja. No, to tak jak praktycznie u nas. No my akurat odbywaliśmy podróż na narty do Włoch też jakby w trakcie tej pandemii. Przejeżdżaliśmy przez Niemcy, przez Austrię, finalnie do Włoch. Na żadnej z granic nikt nawet nie spojrzał na cokolwiek, nie było żadnych kontroli, gdzie jakby nagonka na to była bardzie duża. Oczywiście mieliśmy te wszystkie testy porobione. Trzeba mieć. Natomiast nikt tego w żaden sposób nie weryfikował. Bardziej chyba to była taka kwestia właśnie, żeby zrobić straszak, żeby ci, którzy się wystraszą i tak zbędnie się nie przemieszczali, nie? Także Michale, ja bardzo ci dziękuję. Ja
za tą dawkę informacji, taki cypr w pigułce. A wy, drodzy widzowie, jak chcecie więcej, no to odwiedźcie kanał Michała. Nazwa pojawi się tutaj. W opisie macie też link do tego kanału. Michał dużo, dużo więcej tam opowiada. Ja bardzo dużo też się dowiedziałem na temat Cypru lecąc tutaj. Także mogę serdecznie polecić. No i zapraszam was do dalszej części materiału. Może nie do dalszej części materiałów, a do lajkowania tego odcinka, subskrypcji. I jeśli jesteście ciekawi Cypru, nie zapomnijcie wbić na kanał Michała. Tam dajcie mu suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!